To już jest oficjalne. W tym filmie zobaczycie cały niewybudowany jeszcze odcinek wschodniej obwodnicy Warszawy w dwóch wariantach i zaczynający się bezpośrednio za moimi plecami, czyli od węzła Drewnica do węzła Warszawa Wschód, który już jest. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czym Awizonosz. I zapraszam Was na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Specjalny setny odcinek miał być o wschodniej obwodnicy Warszawy i go zrealizowałem. To trochę długo trwała realizacja, ale ostatecznie mogę Wam w tym filmie pokazać całą tą trasę. Tam widzieliście węzeł Drewnica, ale my się przechodzimy do elementu, który jest już gotowy. Węzeł Warszawa Wschód, a właściwie trasa S17 od węzła Warszawa Wschód do węzła Lubelska jest już gotowa. Sam węzeł Warszawa Wschód został oddany do użytku całkiem niedawno i jest niewykorzystywany aktualnie w pełni swojego potencjału, ponieważ na górze wiadukty są do dalszej części wschodniej obwodnicy Warszawy i jak widzicie też tutaj dalej przyszłości, znaczy nawet takiej niedalekiej przyszłości, będzie możliwość zawracania górą przez wiadukt w kierunku Wesołej. Natomiast na razie ten wiadukt będzie pozostawiony nie do użytku takiego, jakiego jest zaplanowany, a widzicie na nim aż trzy pasy. Tak będzie wyglądać cała wschodnia obwodnica Warszawy, przynajmniej wedle aktualnych założeń. Jak widzicie, jest trochę węzłów, jest trochę tras i tu trochę wariantów. Wariant aktualnie zielony będzie realizowany, przynajmniej według aktualnych zapowiedzi. I tu macie go namieszczonego na aktualną mapę z odnogą też na czerwoną część. Wariant czerwony jest nierealizowany, choć przez wszystkich ubłagany. Natomiast po kolei sobie przelecimy nad tymi dwoma wariantami, bo jeszcze podczas realizacji nagrywek przy samych nie wiedziałem, jak bardzo zagmatwana jest ta inwestycja i jak tutaj jest dużo kontrowersji. Jak dużo jest tutaj sporów, a jednak nie ma polityki i to całkiem dobrze, bo ja w tematy polityczne nie lubię wchodzić. Zacznijmy od tego, co widzimy na wprost, a mianowicie koniec samego węzła Warszawa Wschód. I w tym miejscu węzeł będzie ponownie wjeżdżać na wiadukt, bo nad kolejnym odcinkiem drogi krajowej będzie przejeżdżać trochę wyżej, tak żeby po prostu oczywiście móc tutaj całkowicie odciąć się i nad tą drogą krajową też będzie możliwość pozostawienia samej drogi krajowej, poszerzenia w przyszłości w postaci dalszych rozbudów. Przejdziemy się najpierw nad wariantem, który nie jest realizowany według aktualnych zapowiedzi. Sam obydwa warianty tak przejeżdżają obok cmentarza, więc żeby na spokojnie nie wchodzić w aktualne nagrobki, bo to jest po prostu niehumanitarne i tego się nie robi ze względów społecznych. Dalej, jak widzicie, sama trasa, jak większość trasy, znajduje się na terenach mocno zalesionych. I wariant czerwony, który jest nierealizowany, był dosyć ciekawy, bo część nawet była w całkiem długim tunelu. W tym miejscu, tutaj obok ośrodka jeździeckiego, miał być przygotowany przejazd pod samą trasą, aby była możliwość komunikacji się pomiędzy jedną a drugą częścią. I na całej trasie oczywiście takich miejsc przejazdów dla mieszkańców i okolicznych terenów było pozostawionych całkiem dużo. W tym miejscu miał powstać węzeł Warszawa Wesoła, bo dokładnie tutaj mamy jedną z ważniejszych dróg. Po konsultacjach tak miał wyglądać ten węzeł z mieszkańcami, zostały usunięte ronda i zostały tutaj zrealizowane specjalne skrzyżowania świetne, no ale oczywiście nie powstanie. Tak wygląda cała okolica tego węzła, cały ruch okoliczny w ramach zjazdu i wjazdu na wschodnią obwodnicę Warszawy przeniósłby się na te tereny. Nie będę ukrywać, że te tereny nie wyglądają zbyt zachęcająco, jeżeli chodzi o duży ruch dla mieszkańców. Bo to jest bardziej cicha i spokojna dzielnica Warszawy. Lasy, drzewka, zwierzaki, zwierzątka i tak dalej to wszystko wygląda. Taka trochę dzika część Warszawy. Oczywiście w dobrym słowa tego znaczeniu, żeby nie było, że zaraz tutaj dyskryminuję tą część miasta. Ale faktycznie to jest inna część Warszawy. Większość Warszawy jest bardziej zurbanizowana i trochę inaczej wygląda, a w Wesołej i na Wawrze widzimy duże tereny i połacie zieleni, czego wreszcie aż tak dużo nie ma. Dlatego mocno mieszkańcy protestują przed realizacją tej obwodnicy, no po prostu ona wchodzi mocno im w domy.
W tym miejscu mniej więcej zacząłby się tunel. Na zakręcie trasa by wjechała pod spód, aby te tereny kolejne, które są trochę mocniej zurbanizowane, były odcięte od samej obwodnicy. Sam tunel, pomijając, znaczy sama trasa miałaby też mieć dosyć dużo ekranów akustycznych, z tego co pamiętam, z możliwością zbudowy nawet do 8 metrów do góry, co jest całkiem, powiedział, odjechane, a nad terenem tunelu miały powstać tereny rekreacyjne i sportowe, tak by wszyscy byli zadowoleni. Przed tą trasą miało cały tunel wynurzyć się, cała trasa, i przekać wiaduktem nad tą całą trasą, no i dalej pojechać bezpośrednio już na wiadukcie do linii kolejowej, gdzie w przyszłości miał powstać kolejny oczywiście węzeł Warszawa-Rembertów i on jest aktualnie cały czas planowany. Tutaj mniej więcej też, jeżeli patrzycie na loty dronem, one są mniej więcej poprawne, jak ta trasa będzie wyglądać, ale jednak z dokładnością do kilkunastu metrów w lewo i w prawo, bo trudno jest ocenić, lecąc dronem, inwestycje, gdzie ona będzie się znajdować, nie widząc jej kompletnie nigdzie. No nie ukrywajmy, po prostu to jest trochę wdrożenie z mapy i nakładanie tego wszystkiego. Tak miała wyglądać ta trasa, ale nie powstanie zupełnie. Teraz się przejdziemy nad aktualnie planowanym do realizacji wariantem. Wariant ten, który jest planowany do realizacji, to jest ten wariant zielony. A teraz powiem wam, czemu on nie jest realizowany. Ten wariant z tunelem, z zjazdem bezpośrednio do Wesołej. No i tak. Wariant ten miał 1 kwietnia 2015 roku na posiedzeniu KDPI, czyli Komisji Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnych w GDDiK, wskutek podjętych arbitralnie decyzji o drastycznym obniżeniu wagi kryterium społeczno-środowiskowym w analizie wielokryterialnej, inwestor zdecydował o wyborze do realizacji wariantu zielonego na nasypie. Jako wariantu alternatywnego wskazał wariant czerwony, czyli ten, który właśnie widzieliśmy przed chwilą, ale po powierzchni, czyli całkowicie bez terenów, bez elementów tunelowych. No i teraz ważne, co jest do powiedzenia. Wariant na nasypie to jest wariant, który teraz widzimy i nad którym teraz lecimy. Przez sam środek tego lasu, przez dwie części Wesołej, którą widzimy po prawej i po lewej stronie, miałaby powstać trasa na nasypie, aby była jeszcze bardziej widoczna. Oczywiście by odcięła mocniej tą część, ale jednak byłaby na nasypie i mocno by się rzucała w te tereny. Mieszkańcy oczywiście nie są zadowoleni z takiej propozycji i byli dosyć mocno zdegustowani tym. Mało tego, przez ponad ostatnie 10 lat wszyscy, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czy cały inspektorat środowiskowy przekonywali do tego, że ta trasa jest najlepsza. Trasa z tunelem objeżdżająca całe centrum Wesołej. I tak wszyscy mówili, aż w końcu nagle arbitralnie zmienili swoje zdanie. I mieszkańcy byli dosyć mocno zburwersowani. A o tym, co się faktycznie stało z okazji tej burwersacji, powiem za chwilę, a najpierw opowiem wam o tym, co teraz widzimy. W tym miejscu ma powstać węzeł Warszawa-Rembertów i on faktycznie jest tutaj planowany do realizacji. Wszystkie projekty, które widzicie, są mniej więcej tak będą wyglądać, bo sama procedura projektowa jeszcze nie jest w realizacji i te projekty są takie mniej więcej, jak będą wyglądać. One są jeszcze z konsultacji społecznych, wyciągnąłem je, żebyście mieli mniej więcej pogląd, jak to wszystko będzie wyglądać. Ważne jest to, że będzie faktycznie tutaj rondo na samej trasie, żeby można było na spokojnie wjechać na jedną i drugą stronę całego węzła i bez inwazji, jeżeli chodzi o linię kolejową, z możliwością przyszłości tutaj do zbudowy do 4 torów w kierunku Sulejówka na tej linii kolejowej. Więc całkiem ładny węzeł, cały zlokalizowany oczywiście nad linią kolejową, jeżeli chodzi na nasypach i wiaduktach w zależności od miejsca. Wracając do naszych mieszkańców. Mieszkańcy przez 30 lat byli przyzwyczajeni do tego, że wariant czerwony z tunelem miał być zrealizowany dookoła, a jednak nagle się to zmieniło. No i mieszkańcy oczywiście nie byli zadowoleni. Brak jakichkolwiek negocjacji i choćby próby podejścia do rozmowy wyciągnął ludzi na ulicę i było 10 dużych protestów. Mieszkańcy nie godzili się na zniszczenie cennego przyrodniczego krajobrazu lasu milowego, który właśnie widzieliśmy przed chwilą. Oraz zatruciu przez ścieki z obwodnicy ujęcia wody dla kilkunastu tysięcy mieszkańców w okolicy, zarówno Sulejówka, jak i Wesołej. Zostało złożonych ponad 570 odwołań w tej sprawie. I nie tylko i wyłącznie mieszkańcy słuchali do tego wariantu odwołania. Również prezydent miasta stołecznego Warszawy, miasto Sulejówek, MSW IWA i różne stowarzyszenia. Setki mieszkańców byli przeciwni tej sprawie, a gadka niewzruszona pozostawała dalej przy swojej decyzji.
O tym, jakie były główne zarzuty mieszkańców, powiem za chwilę, a najpierw zerknijmy bezpośrednio w tym miejscu na jeden węzeł, całkiem ciekawie zlokalizowany pośrodku lasu. W tym miejscu, znaczy za chwilę zobaczycie mniej więcej miejsce, ma powstać węzeł zjeżdżający bezpośrednio do wojska. Tak, to jest ciekawe, ale pośrodku tego lasu jednak jest dużo terenów wojskowych. Wojsko stwierdziło, żeby im się przydał taki węzeł, w ramach jakby co. W związku z tym w tym miejscu powstanie węzeł poligon. Oczywiście on nie będzie dostosowany do dużego natężenia, to jest typowo węzeł lokalny. Sam projekt, który widzicie w tym miejscu, to jest typowo tylko łącznie do ilustracji, jak to może wyglądać, bo zupełnie to inaczej będzie wyglądać. Ale żebyście mieli mniej więcej informacje. I to będzie głównie nie takiego jakiegokolwiek ruchu dla mieszkańców, tylko typowo dla wojska, bo w okolicy po prostu nic nie ma. Wracając do mieszkańców, jakie były ich zarzuty? Główne zarzuty to naruszenie zaufania obywateli do państwa poprzez przedstawienie przez 10 lat mieszkańcom, iż wariant czerwony jest najlepszym dla wszystkich, a następnie zmiana bez jakichkolwiek konsultacji na wariant zielony, który ciągnie się przez sam środek Wesołej. Wyznaczenie do prowadzenia postępowania regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Białymstoku, a nie w Warszawie. O tym powiem za chwilę. Działanie celowo przeciwko mieszkańcom terenów obok planowanej trasy. Utrudnienie dostępu do akt sprawy, przez co mieszkańcy nie mogli nawet brać czynnego udziału w postępowaniu. Liczne braki w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. I tak to wyglądało. Tyle tych skarg. No i oczywiście one wszystkie musiały zostać rozpatrzone. Trwało to 2 lata. 11 razy zostało to przekładane bezpośrednio ogłoszenie wyniku. I ostatecznie zostało wszystko uchylone. A pierwotnie zostało uchylone natychmiastowe wykonanie decyzji środowiskowej i tego całej tej inwestycji, a następnie została całkowicie uchylona decyzja właśnie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Jak potoczyło się to dalej? O tym za chwilę. A teraz węzeł Ząbki, który w tym miejscu będzie do realizacji. Węzeł Ząbki jest największym węzłem tej całej inwestycji. I w tym miejscu też się zaczyna trzecia część tej inwestycji, bo cała obwodnica jest w tym miejscu podzielona na trzy części. Pierwsza część to jest bezpośrednio od węzła Warszawa Wschód do węzła Lubelska, następnie od Warszawa Wschód do węzła Ząbki, który w tym miejscu jest, i kolejny to jest od Ząbki do Drewnica. Od Ząbki do Drewnica ma być węzeł realizowany w ramach również z węzłami całymi, a sam odcinek, właśnie ten środkowy, najbardziej kontrowersyjny, Ząbki Warszawa Wschód, bez węzłów Ząbki Warszawa Wschód, tylko z węzłem Warszawa Rembertów. Sam węzeł Ząbki wygląda następująco. Całkiem pokaźnych rozmiarów, prawda? Sam węzeł jest o tyle ciekawy, że ma 2 zjazdy z siebie. Pierwszy zjazd jest bezkolizyjny w Aleje Józefa Piłsudskiego, dalej jest to Żołnierska, no i bezpośrednio wjeżdża to węzeł Marsa. Jest to o tyle ciekawe, że to jest bezkolizyjny zjazd na postaci wiaduktów nad całym tym rondem, który tutaj się znajduje. To jest ciekawe rozwiązanie i faktycznie duża część ruchu w ten sposób będzie mogła bezkolizyjnie wjechać tam, gdzie potrzebuje, i węzeł Marsa będzie lepiej wykorzystywany niż jest aktualnie. Po prostu w tym miejscu się zaczynają korki przy przejeździe kolejowym, którego tutaj już dawno nie powinno być. Druga część zjazdu to oczywiście zjazd na pozostałą część w kierunku Ząbek w postaci ronda i zjazdów z każdej ze stron. A w tym miejscu, gdzie się teraz dron kręci, ma powstać ten cały węzeł. Kolejne duże tereny zielone do wycięcia. Sam odcinek, który miałby być tutaj dodali, czyli od węzła do Drewnicy do Ząbki, to jest 3,6 km, będzie realizowany w formule projektu i buduj. I ma być do zrealizowania w 2023-2027. 12 wiaduktów, jedno przejście dla zwierząt, to jest mniej więcej opis tego takiego przedsięwzięcia, i koszt tego zadania to jest 2,4 miliona złotych. No i tak to mniej więcej będzie wyglądać i on jest na pewno bliżej do realizacji niż ten poprzedni, chociaż niekoniecznie. Wróćmy do wszystkiego, co tutaj mówiliśmy wcześniej, czyli do RODOŚ. RODOŚ, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Jak wyglądała sytuacja właśnie z decyzjami środowiskowymi, jeżeli chodzi o tą całą inwestycję? To tak, w lipcu 2015 roku złożyliśmy, czyli gadka, bo to jest strona gadki, teraz będę Wam czytać, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych na 2 odcinkach S17 warszawskiej wschodniej obwodnicy, czyli od węzła Drewnica Ząbki oraz Ząbki Warszawa Wschód. W maju 2017 roku GDOŚ, czyli główny dyrektor ochrony środowiska, przekazał oba postępowania do RDOŚ, czyli Regionalnej Dyrekcji
ochrony środowiska w Białymstoku, który w grudniu 2018 roku wydał decyzje środowiskowe dla obydwu odcinków. W lutym 2021 całkowicie to zostało uchylone przez właśnie ten generalny dyrekcję ochrony środowiska. Całkowicie uchylił to, co zostało ustalone w Białymstoku i umorzył obydwa postępowania dla obydwu inwestycji. Decyzja generalnej dyrekcji ochrony środowiska została zaskarżona przez różne podmioty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokami z 24 sierpnia 2021 roku dla odcinka Ząbki Warszawa Wschód i dla odcinka Dadewnica Ząbki z innego dnia uchylił w całości decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Macie tutaj trochę takie misz-masz, lewo-masz, wszystko. Wszyscy się nawzajem uchylają, odwołują i w skrócie duża papierologia, jeżeli chodzi o tą całą inwestycję. I teraz przejdźmy do tego, czemu to zostało uchylone. Przyczyna uchylenia decyzji środowiskowej jest błąd formalny po stronie organów ochrony środowiska, a nie błąd merytoryczny po stronie projektantów lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Uprawomocnienie się decyzji umożliwia GATCE podjęcie działań co do dalszej postępowania w zakresie realizacji tych inwestycji. Warto podkreślić, że nie zostało podważone rozwiązanie projektowe, jak i wskazany tzw. wariant zielony dla preferowanego w decyzji środowiskowej. WOF jest też zapisany w programie budowy dróg krajowych na lata 2024-2023 z perspektywą do 2025 roku do realizacji do 2030 roku w części bazowej sieci TENET, więc przynajmniej w teorii jest to zaplanowane do realizacji. No i teraz może Wam wytłumaczę z urzędowego na polski, co tu było. Ale zanim to, tylko powiem, co faktycznie teraz widzicie. Widzicie węzeł Dadewnica i węzeł Dadewnica jest specyficzny, jeżeli chodzi o te wszystkie węzły, które widzicie w tym filmie, ponieważ jego tutaj już trochę jest. Tak podobnie jak Warszawa Wschód, coś tutaj już jest, z tym, że Warszawa Wschód jest całkowicie gotowy, a węzeł Dadewnica jest przygotowany, tak żeby był jak najmniej inwazyjny na samą obwodnicę, która w tym miejscu jest i się łączy z częścią właśnie północną. Jak widzicie, w tym miejscu sama jezdnia jest większa niż jest użytkowana aktualnie. Tutaj łącznie 5 pasów się będzie mogło zmieścić, a w tym miejscu nagle się kończą ekran akustyczny, się zwęża ulica. Ponieważ są przygotowane miejsca na dodatkowe pasy, 2 pasy z każdej ze stron na wschodnią obwodnicę Warszawy, tak aby na spokojnie ruch w tym miejscu mógł wjechać na nią. Po prawej i po lewej stronie na każdym z zjazdów jest przygotowane już miejsce na pasy wjazdowe, na obwodnicę czy pasy zjazdowe, tak aby nie trzeba ingerować w tą infrastrukturę, tak samo jak w drogi lokalne i dojazdowe, które widzimy na przykład po prawej stronie. Więc ta inwestycja była tak zrealizowana, aby po prostu w przyszłości nie wchodzić sobie jak najbardziej w paradę przy realizacji kolejnych prac inwestycyjnych w tymże miejscu. Dobrze, to teraz przejdźmy do tego tłumaczenia urzędowego na polski. Dobrze, no to tak, inwestycja nie jest aktualnie realizowana. Wszystkie decyzje środowiskowe zostały całkowicie umorzone i aktualnie GATCA musi podjąć decyzję, co robimy dalej. Ponieważ wszyscy zaskarżali aktualne warianty projektowe, to zostało te całkowicie odwołane aktualnie te wszystkie decyzje środowiskowe. Jednakże nie został odwołany planowany aktualny wariant, czyli de facto mieszkańcy Wesołej nic nie zyskali i Sulejówka, ponieważ to, że będzie cały czas realizowane przez sam środek Wesołej, jest do realizacji, z tym, że po prostu muszą całą procedurę legislacyjną, jeżeli chodzi o pozyskiwanie decyzji środowiskowej, rozpocząć całkowicie od zera. De facto, kto na tym zyskał? No chyba nikt. Bo ani mieszkańcy Wesołej i Sulejówka nie zyskali tego, że trasa nie będzie realizowana przez ich tereny, ani właśnie kierowcy samochodów nie zyskali obwodnicy Warszawy, a GATCA po prostu będzie musiała wydać kolejne miliony złotych z państwowej funduszów na kolejne procedury legislacyjne. W skrócie, to po prostu nikomu nic dobrego nie dało, tylko kolejne pieniądze zostały zmarnowane. Co ja mogę powiedzieć? Szkoda, że nie potrafią się ze sobą dogadać, a że jedna strona w ogóle nie chce nawet podejść do dyskusji. Rozumiem, że wcześniej z mieszkańcami i z wojskiem jeszcze wcześniej GATCA miała bardzo trudny kontakt i mieszkańcy bardzo mocno nie chcieli w ogóle tej inwestycji w tym miejscu. Oni się tak uparli, że to musi powstać. I ostatecznie poszli do takiego stopnia, że całkowicie odrzucili jakiekolwiek wnioski i strony,
żeby tak po prostu ta inwestycja powstała. Po trupach całkowicie obejść tą inwestycję, zanalizować ją, uzyskać decyzje środowiskowe z Białegostoku, a nie z Warszawy, ponieważ w Warszawie jeden ze sędziów właśnie ochrony środowiska mieszka w Wesołej i on specjalnie z tego, z wersji gadki, uniemożliwiał podjęcie decyzji a propos tego, tej inwestycji. No i oni to przenieśli i chcieli, żeby to wszystko poszło. Jednakże chyba nie spodziewali się aż tak dużego odzewu sprzeciwu z mieszkańców z tej strony. No i co ja mogę powiedzieć Wam na koniec? Na pewno czekacie na jakieś informacje, co dalej może się dziać. Na razie czekamy na ruch gadki. Co oni zrobią? Czy będą dalej jakieś to byli prace? Na pewno będą chcieli skończyć tą inwestycję. To jest oczywiście pewne. Tylko pytanie, w jaki sposób? Czy jakie podejmą kroki prawne co do dalszej realizacji, czy może jednak zmienią postępowanie i zmienią wariant, a kiedy będzie ta realizacja zrealizowana? Ponieważ obydwa odcinki, które są niewybudowane, nie mają decyzji środowiskowej, to jest właściwie wdrożenie z fusów. Niektórzy mówią 2029 rok, inni mówią 2039 rok. Ja Wam powiem, nie wiem. Po prostu nie jestem w stanie przewidzieć, jeżeli nie mamy właściwie nic zrobionego w sprawie tej inwestycji, a tylko i wyłącznie przepychanki prawne. Więc tak mniej więcej to będzie wyglądać, cała ta trasa. A jaki będzie wariant wybrany z tych, które widzieliście dzisiaj w filmie, to jeszcze możemy się zmienić kilkanaście razy na przestrzeni najbliższych lat. Jednakże ja na koniec, podając swoją własną opinię, którą pewnie będziecie chcieli poznać, powiem to tak. Jako mieszkaniec zupełnie innej części Warszawy, chciałbym, aby Warszawa miała kompletną obwodnicę Warszawy, choć z jednej strony. A to, że po stronie wschodniej nie mamy ani obwodnicy śródmiejskiej, ani dużej obwodnicy, ani jeszcze większej obwodnicy zrobionej, to po prostu jest kuriozum, bo w tym miejscu jest bardzo duży ruch, który nie ma jakkolwiek możliwości przejazdu. Całkowicie rozumiem stronę mieszkańców, że nie chcą sobie wprowadzić dużej trasy pod swój dom i zniwelować swoje tereny zielone, do których mogą po prostu wychodzić w trakcie swojego czasu wolnego przy mieszkaniach lub po prostu w drodze do pracy. Całkowicie ich rozumiem. Jednakże chciałbym, aby ta trasa powstała. Tylko tak, żeby wszyscy byli zadowoleni z tego. Czyli gadka miała swoje trzy pasy w każdym kierunku, a mieszkańcy mieli na przykład dalej swoje drzewa, tak aby na przykład trasa powstała w tunelu. Bo moim wskazanym zdaniem bezpośrednio od węzła Warszawa Wschód cała trasa powinna być poprowadzona w tunelu do kolejnego węzła Warszawa Rembertów i dalej ponownie w tunelu, aby tereny zielone pozostały zielone. Tylko to jest tak duży koszt, że oczywiście tego nikt Wam nie zrealizuje. I to jest chyba największy problem tej całej części obwodnicy. To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kliknijcie też przycisk wspieraj obok przycisku subskrybuj, jeśli chcecie mnie wspomóc przy realizacji tego typu specjalnych filmów. No i co już nie mogę mówić. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tej inwestycji, bo jestem bardzo ciekawy, czy jesteście za, jakie są Wasze zdania, czy może popełniłem jakieś błędy. Jeśli tak, to w przypiętym komentarzu będzie podpięty mój komentarz z informacjami, które powiedziałem źle. Ale domyślam się, że nie jest aż tak źle. Choć nie będę ukrywać, że realizacja tego filmu trochę mi zajęła, bo samo nagrywanie tych ujęć zajęło mi pewnie za jakieś 3 dni. Montaż mało czasu, ale samo przygotowanie materiałów źródłowych było bardzo trudne. Bo ja nawet wysłałem maila do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o aktualnie planowane projekty, TAS i tak dalej. Nie dostałem właściwie nic, tylko wyłącznie informacji na temat aktualnej walki z Dyrekcją Ochrony Środowiska. Dostałem tylko wyłącznie takie informacje, a o tym, jak ma wyglądać TASa, nie dostałem. Musiałem poszukać tego na starej stronie gadki, udało mi się faktycznie znaleźć i jeszcze z różnych innych stron informacje na temat tego, jak to wygląda. Duża część informacji, które słyszeliście o samych protestach, jest bezpośrednio z Wikipedii. I z tych wszystkich różnych źródeł czerpałem informacje, aby ten materiał zrealizować. Ale jest to bardzo trudne, bo wszyscy i wszystkie różne źródła się niestety w różnych częściach wykluczają co do przebiegu, trasy, planowanych części, inwestycji, na jakim etapie aktualnie jesteśmy i pozostałych elementów. Co jest dużym utrudnieniem, jeżeli chodzi o przekazywanie rzetelnych informacji, a jednak takie chciałbym realizować na moim kanale i w moich filmach. Więc nie będę ukrywać, że tutaj to było dosyć mocno utrudnione, a myślałem, że samo nagrywanie tak długiej i wielkiej inwestycji będzie problemem. A jednak to było coś zupełnie innego. Także co dużo nie mówić,
Jeśli chcecie mnie wspomóc przy takich realizacjach, to jeszcze raz powiem, możecie kliknąć przycisk wspieraj albo przycisku subskrybuj. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro najprawdopodobniej zobaczycie film od tramwaju na Kasprzaka, a dwa dni później o Krakowie, o krakowskiej średnicy, gdzie też jest dużo problemów, ale może mi się uda o nich nie mówić, a tylko skupić się na superlatywach. Bo czasami trzeba nie patrzeć na te wszystkie problemy, a skupić się na tym, że już to jest budowane i już to po prostu powstaje. A o Lwowie tego niestety nie mogę powiedzieć. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!